Cisza, spokój, nikogo nie ma. Jeszcze czekam z otwarciem kancelarii. No i można by tak żyć do końca, bez żadnych problemów. Parę dni temu, nagrywając film do jednego z projektów naszej prowincji, zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali już na samym początku kanał czytowarzysze.pl naszego Franciszkańskiego Centrum Młodzieżowo-Powołaniowego. Jeden z nagrywających zadał mi takie pytanie w tym projekcie i jestem, jak nas dzisiaj ludzie postrzegają, że często jest tak, że ksiądz nie ma problemów, że ksiądz to jest taki rycerz w zbrojnej, nie wiem, jeśli powiecie, w zbroi, pancerzu, który nie ma żadnych problemów. No, rzeczywiście pojawiają się różnego rodzaju problemy, które każdy z nas jako ludzie posiada. Może nawet i pojawia się rezygnacja, to o czym mówiłem w jednym z filmów. Zachęcam, żeby do tego zajrzeć filmu. On się odnosił w innym kontekście, do innego kontekstu. Może też pojawia się czasami w naszym życiu takie poczucie beznadziejności, bezradności. I wiecie co? Dzisiaj przychodzi słowo Boże w liście do Hebrajczyków, kiedy Pan Bóg mówi do nas, do mnie, do Ciebie, Synu mój, nie upadaj. Mimo że jesteśmy doświadczeni przez Pana Boga może, albo bardziej przez drugiego człowieka, pojawia się jakaś taka nuta rezygnacji tego, żeby z tym wszystkim skończyć, czy to w małżeństwie, czy to w kapłaństwie, w życiu zakonnym, czy w innych jeszcze sytuacjach. Człowiek, który żyje Słowem Bożym, a dobrze by było, żebyśmy na nowo odkryli wartość Słowa Bożego, dostajemy takie sygnały, takie wrzutki, takie znaki Ducha Świętego, kiedy Bóg mówi do nas, nie poddawaj się. Kiedy żyjemy Bogiem, mamy w sobie wewnętrzny pokój. Bo kiedy człowiek z kolei nie ma w sobie Boga, będzie się doszukiwał wszystkiego, co jest złe, będzie próbował swoje jakieś zranienia, czy swoje odrzucenie usprawiedliwiać tym, że będzie drugiego w jakiś sposób dołował, że nie będzie otwarty na te działanie łaski Bożej. No co robi dzisiaj Jezus w Ewangelii? Jezus przychodzi i próbuje uzdrawiać. A ci, którzy to widzą, mówią, czyż nie jest to syn Józefa i Marii, syn cieśni? Nie mógł więcej zdziałać żadnego cudu. Sam się dziwił też ich niedowiarstwu. Dlatego odszedł po prostu. No i my też czasami odchodzimy. Dzisiaj nagrywamy ten film Nietypowe Słowo w kancelarii, w miejscu, które jest trudne, łatwe, a to w tym znaczeniu, że przyjmujemy tutaj pogrzeby, przyjmujemy zgłoszenia do ślubu, spisujemy protokoły, przyjmujemy zgłoszenia do Chrztu Świętego, czyli coś, co jest dobre w wydarzeniu w życiu Kościoła, ale zdarzają się też takie sytuacje, coraz częściej się o nich słyszę, przynajmniej medialnie, o apostazji, czyli odejściu od Kościoła, o pewnej rezygnacji, o pewnej beznadziejności. Ja jakiś czas temu prowadziłem rozmowę z pewną osobą, która nie pamiętam, kilka lat temu, kilkanaście lat temu odeszła z Kościoła poprzez fakt apostazji i może się mylę, bo każdy człowiek ma subiektywne odczucie w relacji do drugiego człowieka, nigdy nie wejdziemy duszą drugiego człowieka w jego ciało. Ale wydaje mi się, że ta osoba miała w sobie taki wewnętrzny gdzieś taki ból, czy takie niezrozumienie, może jakieś odrzucenie, jakąś rezygnację i taką beznadziejność, że coś się w życiu jej takiego stało, pogmatwało, że nie odkryła w sobie na nowo tego piękna bycia kochanym. W tej prawdziwej miłości, miłości Chrystusowej. To piękno bycia kochanym to też jest umiejętność przyznania się do błędu, bo jak to powiedział ksiądz Piotr Pawłukiewicz, codziennie go odkrywam na nowo, dobrze by było, żebyśmy przestali pisać oficjalne pisma do Pana Boga, nawet w naszej modlitwie. Dobrze jest, żebyśmy na nowo postrzegli w sobie tego Jezusa, którego interesują nasze głupstwa. Jezus dzisiaj też, kiedy przyszedł uzdrawiać, no też był zainteresowany różnego rodzaju głupstwami, które spowodowały, że ci ludzie byli chorzy, są chorzy i dzisiaj tak samo.
Jezus chce uzdrowić może czasami moją czy Twoją rezygnację, może chce poprzez działanie drugiego człowieka wejść w Twoje życie, chce wejść na nowo w nasze relacje, w nasz świat. Pokaż mu, czym się tak naprawdę interesujesz. Pokaż, że masz w sobie tę radość bycia synem albo córką Pana Boga. Że rzeczywiście czujesz się dotknięty Nim, tym Bogiem, także przez drugiego człowieka, że interesujesz się Nim. Pracując w przedszkolu zauważam, że czy w ogóle z młodzieżą, z dorosłymi, jest to takie bogactwo, że ludzie po pewnym czasie zaczynają się otwierać. Kiedy? W którym momencie? W momencie, kiedy czują, że ktoś się nimi interesuje, że mimo tej bezradności czasami w życiu drugiego człowieka, każdego człowieka, ktoś ich zauważył, czyli co? Są wartościowi. Już nie podejmują wtedy rezygnacji. Nie zauważają tylko w sobie tej beznadziejności. Bóg zaprasza Ciebie i mnie do tego, żeby ciągle przyjmować tę łaskę Bożą. Nawet jak się pojawia jakaś taka myśl odejścia, nie z kapłaństwa, tak jak mówiłem, czy z życia zakonnego, ale oddania, rezygnacji, tego wszystkiego, co mnie przytłacza, Bóg daje mi łaskę. Bóg obdarza mnie łaską. I to moje zawołanie prewencyjne. Wystarczy Ci mojej łaski, moc słabości się doskonali. Nie rezygnuj, idź dalej do przodu. Mam problemy, jak każdy człowiek. Wy też pewnie macie problemy mniejsze lub większe. Ale On jest zawsze przy nas. I tym umocnieniem będzie błogosławieństwo, którego Wam udzielam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie poddawajcie się. Dziękuję Wam za subskrypcję kanału, za każdego lajka, za każde udostępnienie, za to, że to dobrze, żeby dobro w sieci, może nie do końca takie, jakbyśmy chcieli, albo nie takie elokwentne, nie takie mocne, jakieś takie wow, może czasami błędy językowe robię, ale robię to przede wszystkim z miłości do siebie, bo trzeba też mieć siebie pokochać, do drugiego człowieka i do Pana Boga, żeby pokazać to piękno Kościoła, że Bóg nigdy nikogo nie odrzuca. A dlaczego nie odrzuca? Co było takim przyczynkiem do tego wow, odkrycia na nowo, chociażby spowiedzi świętej, bo jutro o tym będzie. Coś, co mnie osobiście bardzo uderzyło i coś, o czym też mówił ksiądz Piotr Pawlukiewicz, bodajże w Koszalinie na jednej z konferencji. Życzę Wam, abyście pozwolili Panu Bogu dać się, jak to mówił ksiądz Piotr, zainteresować Waszymi głupstwami. Spróbujcie. Trzymajcie się z Bogiem. Do zobaczenia. Dzisiaj o godzinie 20:00 róża koronka do Bożego Miłosierdzia na kanale Franciszkanie Rybnik albo Nietypowe Słowo TMB i 20:30 różańca. Trzymajcie się.